Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Tomek, Parking Polska. Słuchajcie, tutaj za mną znajduje się polski samochód. Tak wiele mówicie o tym, że chcielibyście zobaczyć polskie pojazdy, a tymczasem za mną jest pojazd marki Izera, a konkretnie prototyp, który zamierzam Wam dzisiaj pokazać. Jestem przed elektrownią Powiśle, tutaj jest taki namiot, który się znajduje za mną. Elektrownia Powiśle jest za mną, jak widzicie, a pojazd marki Izera, polski pojazd marki Izera jest tutaj. Witam Was serdecznie, jest ze mną tutaj Pan Tomasz Medłowski, który jest kierownikiem integracji pojazdu. Jasne, no i gdyby Pan dwa słowa powiedział, co my tutaj za pojazd mamy z tym? Tu mamy demonstrator pojazdu w wersji hatchback, Izera w wersji hatchback, on się kodowo nazywa Testo. Rozumiem, ten model powstał już jakiś czas temu, tak? Ile lat w tym momencie ma ten konkretny model? Znaczy to jest tylko i wyłącznie show car, to jest samochód demonstrujący DNA marki, stylistyczne, jakieś pomysły, które będą oczywiście wykorzystane później w samochodzie produkcyjnym, natomiast to nie jest samochód produkcyjny, jest to show car, który został w 2020 roku wykonany. Jasne, i dzisiaj Państwo podzielili się dosyć ważną informacją dotyczącą partnera, jeżeli chodzi o produkcję podwozia, tak? Platformy samochodowej? Tak, platformy. Jest to platforma firmy Geely, jest to platforma, która jest wykorzystywana w różnych modelach grupy Geely, czyli między innymi będzie wykorzystana Volvo, jest obecnie już wykorzystana w modelu Smart, który zadebiutuje w połowie przyszłego roku na rynku europejskim. Super, to kiedy możemy się spodziewać, że pojazd marki Izera wyjedzie na polskie drogi? 2025, końcówka roku, jest rozpoczęcie produkcji, taki termin dzisiaj podaliśmy i jest to termin naprawdę realny. Rozumiem, bardzo dziękuję i trzymam kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Okej, słuchajcie, dzięki specjalnym wpływom mogę sobie podejść troszeczkę bliżej, zobaczcie jak wygląda kierownica. Mamy tu mnóstwo przycisków do sterowania, a już jestem prawie w środku i zobaczcie, mamy tutaj radyjko, taką linię, ekrany oczywiście, duży ekran tutaj przechodzący przez całą część, joystick do sterowania z różnymi przyciskami, środkową konsolkę. Fajnie wygląda tutaj to na dole podświetlone. Pedały, gaz i hamulec oczywiście. No i logo Izera. I na górze mamy, o jakie fajne lusterko kosmiczne, zobaczcie. I tutaj mamy też podświetlenie. I rzut na tył, oka na tył.
Okej, okay, tutaj to jest, moi kochani, gniazdo do ładowania izerki. Ciekawe, czy można to otworzyć. Klapkę, oczywiście, klapka się otwiera. Proszę bardzo, mamy gniazdko do ładowania. Dobra, zamykamy. Ops, trochę się nie domyka, no ale tu jest źle. Wybaczymy w końcu ten prototyp. Bagażniczek całkiem pojemny, jak na hatchbacka, chociaż kanapa z tyłu nie jest zielona, przynajmniej w tej wersji. No dobra, za chwilę to, słuchajcie, wszystko podsumuję. Słuchajcie, logo pojazdu nawiązuje do kompasu. Podobno cały ten przód ma coś wspólnego z nazwą, czyli z górami izerskimi. Okej, słuchajcie, więc tak, izera jest za mną i teraz tak, w ogóle tak, bardzo sympatycznie zostałem poczęstowany kawką w kubku z logiem izery, czyli z charakterystycznym kompasem. Słuchajcie, porozmawiałem z panem Tomaszem, bardzo sympatyczny człowiek, widać, że mega zaangażowany, o ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o polską motoryzację. Co ciekawe, podobnie jak ja, posiada Polonę Zaccaro, co prawda ja mam tego z 2000 roku, on chyba 9.1 wąskie karo. Natomiast tak, kilka takich ciekawych szczegółów dotyczących tego pojazdu, który stoi za mną. Mianowicie, tak jak było to powiedziane, to jest showcar, czyli to nie jest pełnoprawny samochód. Showcar, który jest wyposażony w silnik o mocy 5 kW i osiąga maksymalną prędkość 30 km na godzinę, więc, ale oczywiście są przewidziane tutaj dwa silniki do tego pojazdu. Napęd docelowy będzie na tylnie koła, więc takie trochę nawiązanie do polskiej motoryzacji z lat 90. i wcześniejszych. Wiadomo, Fiat 125P, 126P oraz Polonez to były auta z napędem właśnie na tylnie koła. Także słuchajcie, wygląda na to, że jest to chyba najbardziej zaawansowany projekt w tym momencie, jeżeli chodzi o polską motoryzację. Trzymajmy kciuki, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek będziemy mieli szansę jeździć innym pojazdem niż właśnie izera, jeżeli chodzi o polskie samochody. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o polskim samochodzie izera. Podobno w 2025 będzie można go już zakupić, więc trzymam kciuki. Jeżeli podobał wam się materiał, to oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować, polajkować. Dzięki wielkie, cześć!